Cześć, witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem z perfumami wielkanocnymi, bo Wielkanoc kojarzy mi się z budzeniem się nowego życia, z narodzinami, nie tylko Jezusa, ale też w ogóle z jakimś takim optymizmem, z chęcią do życia, z odzyskiwaniem sił witalnych. I mam tutaj pewne propozycje zapachowe, być może dość tendencyjne i będzie łatwo domyślić się, co pokażę, ponieważ ten, kto ogląda mój kanał, to zorientuje się mniej więcej, jakie ja nuty lubię, więc nie mogło ich tutaj zabraknąć. Wybaczcie mi, będzie piwoniowo, różano, biało-piżmowo, trochę wodnie, ale ogólnie świeżo, kwiatowo, właśnie tak optymistycznie, właśnie tak zachęcająco. Z uśmiechem. Ja przed świętami, to jest mój ostatni film przed świętami. W święta już raczej Was nie będę męczyć. Myślę, że jest to czas spędzania chwil razem w gronie rodzinnym, zaopiekowania się też może trochę sobą bardziej. Więc tak, więc nagrywam przed świętami. Teraz myślę, że jeszcze może trochę czasu dla mnie znajdziecie. Mam taką cichą nadzieję. Z tego miejsca życzę już wszystkim teraz wesołych, rodzinnych, właśnie optymistycznych, takich jak zapachy, które za chwilę pokażę, świąt wielkanocnych, żebyście spędzili ten czas razem, naprawdę blisko. I zapomnieli też o jakichś takich codziennych zmartwieniach. Przechodzimy sobie do pierwszego zapachu, który tutaj przygotowałam. Jest to jeden z nowych zapachów w mojej kolekcji. To jest Miss Dior Blooming Bouquet. Przepiękny flakon z piękną kokardką. Kwestia gustu pewnie, ale mi się nawet podoba. To jest tak piękny, uroczy zapach, że chyba jest to najlepsza odsłona według mnie z wszystkich Blooming Bouquet. Bo jak wiecie lub też nie, powstało bardzo wiele odsłon tego właśnie zapachu. Tę wyróżnia konkretnie obecność nuty takiej jak groszek pachnący. Wcześniej one wszystkie były takie troszkę owocowe, troszkę piwoniowe, troszkę różane, a tutaj ten groszek pachnący wysuwa się na plan pierwszy i akurat dla mnie no, łączy się z cudownymi wspomnieniami z dzieciństwa, kiedy to moja mama właśnie na balkonie hodowała pachnący groszek. I on tak cudownie, delikatnie, świeżo, lekko pudrowo pachniał właśnie. Podobnie jak tutaj, właśnie też tak lekko słodko. Niesamowicie właśnie kwiatowy, kobiecy, romantyczny zapach, ale też właśnie wesoły. Przez tą dozę delikatnej słodkości, przez też wrażenie takiej świeżości, rzeźkości, ale w żaden sposób. No nie jest to zapach sportowy, żebyście nie pomyśleli przez tą rzeźkość w ten sposób. Jest to zapach po prostu kwiatowo, świeżo, lekko słodki, po prostu cudowny. I właśnie parametry jak na taki no, delikatny różowy zapach, przynajmniej na mojej skórze, są całkiem niezłe. Więc myślę, że odsłona warta uwagi. Kolejny zapach znowu będzie różowy. Delina La Rose Parfum de Marly. Taki oto zapach. Jest to delina, nie da się ukryć, natomiast pozbawiona tych takich akcentów kadzidlanych. W podstawowej delinie właśnie jest taki cięższy trochę akcent. Ja nie wiem, co ja tutaj zrobiłam z tym korkiem, że on mi się nie chce zamknąć. I tak go pewnie zaraz będę dotykać. Mamy tutaj sporo nut owocowych. Mamy liczy, mamy gruszkę. Jest tutaj również oczywiście róża, piwonia. Są wskazane nuty wodne, białe piżmo, nuty drzewne, jak również wetyweria. Jest to odświeżona po prostu delina, taka delikatniejsza, niektórzy by powiedzieli, że rozwodniona. No trochę w tym prawdy jest, bo jest to zapach zdecydowanie udelikacony, taki właśnie odświeżony, różowy, z dodatkiem tej właśnie świeżości wodnej. Czyni go bardziej lekkim. Dla niektórych wiem, że delina była troszkę przyciężka właśnie przez ten swój taki
No, kadzidlany wydźwięk. Tutaj tego nie ma. Tu jest przede wszystkim właśnie owocowa kwiatowość z akcentem wodnym, dość mocna dla mojego nosa, zauważalnym, ale przez to właśnie ta kompozycja jest takim wiosenno-letnim. Zapachem. Trochę kojarzy mi się z atmosferą kościoła w Wielkanoc. Nie pytajcie mnie dlaczego. Nie wiem, po prostu. Po prostu takie mam skojarzenia. Zresztą większość tych zapachów tak mi się będzie kojarzyć. Dlatego je tutaj pokazuję. Kolejny to niech będzie Francis Kurdijan. Wiecie, że ostatnio zaszalałam i Baccarat już jest u mnie. Ale tutaj chciałam pokazać L'eau à la rose. Taki oto gagatek. Też taka sama buteleczka jak właśnie mam tutaj nawet jak Baccara Rouge. Nawiasem mówiąc, ten też by się nadał bardzo fajnie na Wielkanoc, ale nie jest różowy, więc no nie, nie do końca. Tak, jest to woda toaletowa. Dość świeży, delikatny zapach, taki właśnie różano, tak jak tutaj jest na tej naklejce. Różano, piwoniowo. Taki też lekkowodny. Podobne nuty ma zresztą jak Delina, którą pokazywałam przed chwilą. Mamy tu liczy, gruszkę, dwa rodzaje róży, piwonie, jest też fiołek i piżmo. No, ten fiołek sprawia, że jest to kompozycja lekko pudrowa, ale delikatnie tylko. Ale jest tutaj też świeżość. To są jakby świeże różowe różyczki z zielonymi łodygami. Dawno nie wąchałam tego zapachu, teraz go sobie odświeżyłam na dłoni. Jest po prostu przecudowny. To jest tak naturalna, delikatna róża, świeża, młoda róża, że nawet ciężko to opisać, ale właśnie z takimi zroszonymi, zielonymi, młodymi listkami. Przepiękne, przepiękne, przepiękna kompozycja. I jak na taki różowy zapach, też są dobre parametry, więc, no ale no to jest. Prawda, Francis Kurdijan, więc i ta cena, no zobowiązuje. Kolejny to La Vie est belle Florale. No oczywiście, że Florale. Słodkie DNA z La Vie est belle jest obecne. Nie ukrywajmy, że tutaj irys też jest na prowadzeniu. Mamy tutaj paczule, piżmo z takich cięższych nut, ale z drugiej strony są też kwiatowe, świeższe nuty, między innymi frezja, mamy różowy pieprz, jest też pudrowość fiołka. Tu już jest zapach słodszy. No, tak jak mówiłam, DNA La Vie est belle jest obecne, więc nie będzie to coś całkowicie innego, natomiast jest jakby dosłodzony to zapach, odświeżony kwiatami. Po prostu, no, florale, sama nazwa wskazuje. Jeżeli ktoś lubi słodkie kwiaty, to tutaj myślę, że się nie zawiedzie. Nawet nie wiem, on powinien być chyba jeszcze dostępny w sprzedaży, ale coś mi się kołacze, że on jest wycofywany. Jeżeli będą linki, oczywiście, jeżeli będą dostępne te zapachy, to ja do wszystkich umieszczę pod spodem w opisie odnośniki, więc będzie można sobie sprawdzić. Ok, kolejny to Avon. First Date of Turkish Rose. To jest ta wersja Today, Tomorrow, Always. Nawiasem mówiąc, bardzo udana. To jest taka róża konfiturowa trochę, wiecie? Trochę podobna do Rose Absolue Yves Rocher, ale nie tak zawiesiście gęsta jak Yves Rocher, zdecydowanie nie. Natomiast lekko zahacza właśnie o tą taką konfiturowość. Tak, jest tutaj słodycz. Przepiękny zapach, naprawdę wart uwagi. Mamy tu śliwkę, mamy poziomkę, mamy różę, piwonię, magnolię, wanilię, piżmo, drzewo sandałowe. Czuć właśnie te gęste, słodsze nuty i taką czerwoną różę już tym razem. Nie taką młodą różową, tylko taką czerwoną, gęstą. Nawet właśnie zmieszaną z cukrem. Myślę, że to za sprawą owoców, może poziomki, jest takie wrażenie. Bo jest to słodka róża, zdecydowanie w sposób słodki podana, parametry też wyśmienite. Kolejny, no to nie byłabym sobą, gdybym nie pokazała Ariany Grande, to jest Thank You Next 2.0, czyli ta świeższa odsłona, która bardzo ubolewam, jest tylko w małym flakonie, jest chyba to 50 albo 30 ml, wiecie co, ja nawet nie wiem, a ślepa jestem.
W każdym razie, no taki malutki flakonik to jest. A zapach jest przecudownej urody. Przecudownej. Jeżeli ktoś nie lubił w Thank You Next tej nuty koperków, koperkowej z ziemniakami, to tutaj jej nie znajdzie. Tu jest, słuchajcie, sok jabłkowy, poziomka, granat, biała orchidea, jaśmin, pianka, marshmallow, ale to nie jest słodycz taką, jakiej możemy się spodziewać po zapachach Ariany Grande. Tu jest bardziej świeżo, tu jest bardziej rzeźko. Ta pianka gdzieś tam może delikatnie jest spleciona, ale nie gra pierwszych skrzypiec. Mamy piżmo, mamy drzewo sandałowe. No ten sok jabłkowy ja tutaj przede wszystkim wyczuwam. Taki właśnie, takie to chrupkie jabłko jest, takie świeże, takie twarde, wiecie, te trochę jak te Granny Smith, te jabłka. Trochę jest taki vibe. Totalnie świeża, właśnie taka bardzo energetyzująca, delikatnie tylko słodka kompozycja. Tutaj nie mamy słodyczy, do jakiej przyzwyczaiła nas Ariana Grande. I ten zapach nawet mógłby w moim odczuciu w ogóle nie nawiązywać do linii Thank You Next, bo jest całkowicie inny. Kolejny za to już taki słodziaczek, Milusi. To jest Burberry Hair. Też jedna z nowszych odsłon, znaczy no odsłon nie, ale nowych kompozycji w mojej kolekcji. Też dzieło Francis Courdijan, porównywane do Baccara, ale jak już wspominałam, no dla mnie nie. To nie jest zapach molekułowy, on nie jest zmienny, to jest po prostu przyjemna truskaweczka. Tak go odbieram. Przyjemne owocki, taki kompocik, dosłodzony owszem, natomiast bez tej nuty słynnej Baccara, róż, tego palonego cukru. Tutaj tego nie znajdziemy, to jest po prostu słodycz owoców jak dla mnie. I faktycznie w składzie mamy truskawkę, mamy malinę, mamy jeżynę, mamy czereśnię, cytrusy też, trochę kwiatów, też fiołek jest, jaśmin, piżmo, wanilia, nuty drzewne. Przeuroczy właśnie taki słodki, dziewczęcy zapach, dość delikatny. Ale na ubraniu wyczułam go jeszcze na drugi dzień, więc no trzyma się jednak. Aczkolwiek no też ma może coś w sobie takiego, że na początku go mocniej czujemy, potem trochę mniej, mimo że nie jest molekułowy. Ale zdecydowanie widzę duże różnice między nim a Baccara Rouge. Gdzieś tam może to wspólne, tam delikatne nawet nie echo, tylko... Ciężko mi to nawet nazwać, no coś tam może gdzieś tam, no, lekkie podobieństwo, ale bardzo, bardzo delikatne i odległe, uwierzcie mi. Okej, i kolejny to jest Signorina, słuchajcie, Signorina Salvatore Ferragamo, woda perfumowana. To jest słodziak. To jest słodziak. Mamy czerwoną porzeczkę w nim, mamy... Coś mi się tutaj przypierniczyło. Różowy pieprz, mamy róże piwonie, jaśmin, panna cotta. Tak, tutaj jest właśnie akcent takiego deseru słodkiego. Piżmo i patchouli. Ten zapach jest taki kwiatowo-owocowy, ale ma w sobie też jakąś taką większą ciężkość. Może to piżmo tak zagrało właśnie z patchoulą. Ale z drugiej strony też jest słodkie, też jest kobiecy, ale to tutaj już jest bardziej tak deserowo właśnie, tak słodyczowo. Mimo, że w dalszym ciągu jest duży nacisk położony też na kwiaty. Trwałość jest bardzo dobra, przynajmniej na mojej skórze. Ja mam też tutaj starszą wersję, nie wiem, może teraz jakieś nowsze są i są niestety słabsze, natomiast no, w tej wersji ja nie... Nie mogę narzekać. To już jest moje kolejne opakowanie. Coś cudownego. Ostatni, słuchajcie, to jest Lanvin Eclat d'Arpège. Bzowy zapach. To jest taki bez zielenia. Tutaj są jakieś zielone liście, zielone łodygi. Jest tu jakiś akcent drzewny. Piżmo. Świeży zapach kwiatowy i właśnie z akcentem takiego pięknego, dla mnie, dla mojego nosa naturalnego bzu, a co się bardziej kojarzy z wiosną niż kwitnący bez, no chyba ciężko o jakieś lepsze tutaj skojarzenia.
Jest też dość trwały, zwraca uwagę otoczenia. On był już wielokrotnie na mnie komplementowany. No i wiecie, ceny są niewygórowane jak za niego, bo około stówki chyba można znaleźć. Nawet mniej, jeżeli chcecie mniejszą pojemność, to nawet niżej można znaleźć też. A jeżeli ktoś lubi bez, to naprawdę serdecznie polecam. Okej, jeszcze raz wesołych świąt, kochani. Smacznego jajka, wesołego kurczaka. Trzymajcie się i do zobaczenia, mam nadzieję, już wkrótce. Cześć.